nowa Insignia Sports Tourer, czyli nasze kombi. Pamiętacie bagażnik poprzedniej Insignii? Ten ma 560 litrów, jest naprawdę duży. Zobaczcie, dwa podłokietniki na tym samym poziomie, jest wygodnie. Koło 20 cali, świetnie wygląda, ale jak dużo jeździcie, proponuję Wam 18. Tylnie światła w nowej Insignii. Wieczorem Wasz samochód i jego przywitanie. Pod przednim logo znajduje się kamera. Dzięki temu widzicie, co się dzieje z przodem samochodu przy parkowaniu. Kobiety mogą poprawić makijaż przy światłach LED-owych. Zobaczcie, 1,88 m. Ile mam miejsca nad głową? Bardzo dużo miejsca na kolana. Nie tylko ogrzewana kanapa z tyłu, ale także dwa wejścia USB dla pasażerów. Duże panoramiczne okno, które doświetla nam wnętrze, powoduje, że czujemy się lepiej. Szyber, tak? Taka namiastka cabrio. Agier, akcja na rzecz zdrowych pleców. Przydają się wygodne fotele na długie podróże. Zobaczcie, w jak prosty sposób możecie ustawić sobie odpowiednią pozycję. W fotelu mamy masaż oraz regulację podparcia bocznego fotela. 1665 litrów. Zmieścimy wszystko. Teraz zobaczcie, że pas w ogóle nam nie przeszkadza przy wkładaniu. Ciekawe rozwiązanie, które pozwala otworzyć klapę bez ruchu ręką. Z pozycji kierowcy także możemy otworzyć klapę bagażnika. Całe oświetlenie wnętrza nowej Insignii wykonane w technologii LED. Tak samo jak oświetlenie podłoża w lusterkach bocznych plus kamera 360 stopni. Reflektory LED, 32 segmenty. Co to oznacza? Oznacza więcej światła. Zobaczcie sami. Foresight, but don't blind. Chromowana listwa wzdłuż okien i linii dachu przechodzi płynnie w lampy tylnie. A jak Wam się podoba nowa Insignia? Zapraszamy do nas.